Zdrowe i bezpieczne wakacje. Pod takim właśnie hasłem odbył się festyn na terenie CRS-u Kiel. Na plaży miejskiej w Olsztynie na licznych stoiskach można było skorzystać zarówno z porad zdrowotnych, jak również z szerokiej oferty edukacyjnej. Ze swoim stoiskiem pojawił się tam również m.in. Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Nasze tutaj spotkanie głównie ma charakter psychoedukacyjny, czyli chcemy powiedzieć wszystkim, że wszystkie emocje są ważne. Nie ma emocji ważniejszych, mniej ważnych, takich, których trzeba unikać. Wszystkie emocje są ważne. Wspieramy tutaj też budowanie bliskiej więzi poprzez gry i zabawy, na przykład bingo rodzicielskie, bingo dla dzieci, pełne uważności. Mamy też propozycje filmów i książek, które można czytać razem i oglądać razem z dziećmi po to, żeby właśnie wspierać ten rozwój emocjonalny, który jest, no, który trzeba wspierać. Podczas wydarzenia można było zbadać sobie wzrok, a dokładnie ciśnienie wewnątrzgałkowe, zdiagnozować zmiany zwyrodnieniowe w obrębie plamki żółtej, a ponadto zbadać słuch. Z kolei na stoisku olsztyńskiego sanepidu można było dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat wad postawy, na które może mieć wpływ złe dobranie plecaka. Mówimy o tym, w jaki sposób dobrać plecak, bo już pierwsze reklamy się w telewizji pokazują, żeby już robić zakupy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Więc informujemy tutaj rodziców, dzieci, ważymy też dzieci, wskazujemy jaką wagę plecaka maksymalną mogą mieć. Pracownicy olsztyńskiego sanepidu mówili również o chorobach zakaźnych przenoszonych na człowieka przez kleszcze, czyli o beleriozie i kleszczowym zapaleniu mózgu. Pracownicy sanepidu udzielali rad, jak kleszcza skutecznie się pozbyć. Musimy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim, jak wracamy ze spacerów, obejrzeć się, czy nie ma na nas właśnie takiego zwierzątka chociażby. W miarę możliwości, jak jest to, szybciutko go usunąć, na pewno nie smarować żadnymi olejami, żadnym masłem, jak to kiedyś mówiono. Trzeba najlepiej wziąć kleszczołapki, podsunąć pod kleszcza, obrócić, wyjąć. No i miejsce, gdzie wyjęliśmy, to umyć, zdezynfekować, ale najprościej wodno z mydłem. Jak dodał Piotr Śmigiel z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, niezwykle ważna jest również higiena rąk. Ważne jest, by myć ręce jak najczęściej, bo jest to skuteczna metoda zapobiegania zachorowania na wiele chorób. Pamiętamy o tym, że dzieci jakoś tak nie zawsze chcą te rączki myć, a na rękach mieszka dużo niepotrzebnych bakterii, które chociażby mogą się tam znaleźć po zabawie, a przed jedzeniem trzeba umyć, więc uczymy takim wierszykiem, jak myć te rączki, jakie części tych rąk muszą być czyściutkie, jakie ich trzeba umyć, żeby tych patogenów nie dostarczać. Na stoisku organizatora wydarzenia, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia, można było dowiedzieć się na przykład, jak założyć profil zaufany. Uczymy higieny jamy ustnej, czyli to są takie podstawowe, profilaktyczne rzeczy i przy okazji zawsze można skorzystać, przy okazji pobytu, wypoczynku na plaży, przy kawie, przy czymś chłodnym, można zajrzeć tutaj właśnie na nasze stoiska i coś atrakcyjnego dla siebie znaleźć. Na festynie nie mogło zabraknąć również przedstawicieli policji. Funkcjonariusze zadbali o ofertę edukacyjną i rozmawiali z dziećmi o szeroko pojętym bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Można u nas zmierzyć sobie czas reakcji, który jest istotny, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Można u nas zobaczyć, jak alkogogle wpływają na nasze widzenie i na naszą sprawność, motorykę i pokonać tor przeszkód, sprawdzić się rodzinie, zawalczyć o drobną nagrodę, upominek, a przy okazji dowiedzieć się kilku rzeczy z zakresu ruchu drogowego. A co mieszkańcy stolicy regionu oraz turyści sądzą o tego typu wydarzeniach? Bardzo dobre i ciekawe, pouczające, szczególnie dla dzieci. Miło spędzać można czas. Jak się bawisz? Dobrze. Co ci się tutaj najbardziej podoba? Wszystko. Uczy niektóre dzieci niektórych rzeczy, tam jak na przykład tam reanimacja, jakby ktoś zemdlał na ulicy. Dla osób dorosłych i dzieci. Bardzo mi się podobały warsztaty właśnie zrobienia tych szyszek i obrazków, że tak powiem. Lubię pistolety, tutaj fajne zabawy są. Bardzo dobrze się bawimy. Dzieci już były ważone, było określane, jaki powinny być ciężar plecaków szkolnych, także przekażemy rodzicom, bo jesteśmy dziadkami, także dzisiaj się opiekujemy wnukami. Powiesz, jak się bawisz? Dobrze. Co pan sądzi o takich właśnie wydarzeniach? Uważam, że super sprawa, bo przy okazji pobytu nad jeziorem można sobie wzrok przebadać, teraz pójdę do ciśnienia, więc tak, uważam, że to bardzo dobry pomysł, szczególnie dla tych ludzi starszych, a ja właśnie dostałem sygnał od koleżanki, seniora, seniorki, że coś takiego jest i skorzystałem. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele więziennictwa oraz Wojska Polskiego. Na tych stanowiskach można było obejrzeć broń, ale również dowiedzieć się, jak wygląda praca w służbach mundurowych.